Witam Państwa serdecznie, nazywam się Arek Rybakowski, pracuję w Intelu, gdzie zajmuję się takim, nazwijmy to, technicznym wsparciem sprzedaży, czyli taką teoretycznie wiedzą trochę głębiej techniczną na temat całego portfolio, albo prawie całego portfolio produktów Intela. Te slajdy możemy sobie pominąć, one nie są istotne, Państwo je już dobrze znają. Zanim przejdę do jakby sedna mojej prezentacji, to chciałbym na początek takim tytułem wprowadzenia zrobić taką małą dygresję. Intel zapewne wszystkim się kojarzy jako producent procesorów. Takie, to jest oczywiście prawda, to jest nasz core business, ale nie tylko. Znaczna część naszego portfolio. Mamy w tej chwili dosyć kompletne portfolio, jeżeli chodzi o dyski SSD, tego typu rozwiązania, tak zwaną sieciówkę, czyli kontrolery sieciowe, switche, tego typu rzeczy, software i tak dalej. Czyli nie tylko procesory, ale też pozostałe komponenty, które w szczególności w data center mają zastosowanie. Gdy Państwo śledzą to, w jakim cyklu wydajemy kolejne nasze generacje procesorów, możecie odnieść wrażenie, że, i zresztą słuszne wrażenie, że przybywa rdzeni, czyli moc obliczeniowa wzrasta. Ale jakby nie to jest najbardziej istotne w podejściu Intela do projektowania nowych układów, nowych chipów. W zasadzie nie ścigamy się w tej chwili z konkurencją, jeżeli chodzi o ilość rdzeni, czy o częstotliwość taktowania zegara, czy nawet jeżeli chodzi o ilość cache'u pierwszego, drugiego lub trzeciego poziomu. Jakby nie to jest głównym motorem napędzającym rozwój naszych układów, naszych chipów. Tak naprawdę nasze podejście jest takie, że w kolejnych generacjach układów staramy się zintegrować maksymalnie dużo nowych technologii i nowych funkcjonalności, zaimplementować je w krzemie, w układzie procesora i tutaj szukać wzrostu wydajności i przewagi konkurencyjnej, w ten sposób ją tworzyć, ją kreować. Co zintegrowaliśmy do tej pory i co zintegrujemy? Już dosyć dawno zintegrowaliśmy grafikę, kartę graficzną w układzie procesora. Oczywiście ja nie mówię o procesorach z rodziny Data Center, mówię w tej chwili ogólnie o procesorach. Grafikę już dawno zintegrowaliśmy. Zintegrowaliśmy już jakiś czas temu kontroler pamięci w układzie procesora i to jest również bardzo ważne. Ja jeszcze dzisiaj do tego wrócę, dlaczego jest to tak istotne, że kontroler pamięci jest częścią procesora w tej chwili. Zintegrowaliśmy podsystem I.O. Mam tutaj na myśli oczywiście magistralę PCI Express, wcześniej generacji drugiej, dzisiaj generacji trzeciej. To jest również zintegrowane w tej chwili w układzie procesora, co daje dosyć wyraźny przyrost wydajności samo w sobie. Dokąd zmierzamy? Intel całkiem niedawno przejął taką firmę, która się nazywa Altera. Altera specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań typu FPGA, czyli programowalnych chipów, bardzo mocno skustomizowanych pod konkretne rozwiązania, pod konkretne zadania. I przejęliśmy tę firmę z pewnego powodu. Chcemy ich rozwiązania sprzedawać pod własną marką. Mało tego, chcemy te układy FPGA integrować, jako zrobić z nich integralną część samego procesora i w ten sposób również szukać dalszej przewagi konkurencyjnej. To jest ciekawa rzecz, która się wydarzy wkrótce. I druga rzecz, którą też w kolejnych generacjach procesorów właśnie z rodziny Data Center będziecie mogli Państwo zaobserwować, to będziemy integrować fabryk w procesorze. Fabryk, co mam na myśli mówiąc fabryk? Oczywiście do niedawna, co to jest dla nas fabryk? To może być Ethernet 40 lub 100 gigabitów, ale w szczególności mam na myśli oczywiście InfiniBand. Intel posiada swoje rozwiązania InfiniBand, które kiedyś przejęliśmy od firmy QLogic. To był typowy InfiniBand QDR 40 gigabitów. Rozwijaliśmy tę technologię i opracowaliśmy na bazie tego nową. Takiego, nazwijmy to, następcę naszej poprzedniej generacji InfiniBandu, którą to nazwaliśmy nazwą brandem OmniPath. I to jest coś, co zostało przez Intel ogłoszone. Produkty za moment będą dostępne na rynku, ale w kolejnych generacjach naszych układów serwerowych właśnie będziemy dążyli do tego, aby ten kontroler tego InfiniBandu, nazwijmy to OmniPath, tak jak my to w tej chwili nazywamy, żeby go zintegrować z układem procesora, czyli cała logika. W tej chwili jest to kontrolerem jest karta dodatkowa, którą wkładamy na magistralne sloty PCI Express. A zmienimy to i cała logika, cały ten kontroler będzie integralną częścią procesora w taki sposób, że na zewnątrz wystarczy tylko wyprowadzić tak zwane konektory, wspiąć jakieś kable spoza obudowy i to również będzie nam dawało bardzo wyraźny przyrost wydajności. To się również wydarzy w bardzo, bardzo nieodległej przyszłości. I to tyle. Chciałbym, tak jak tytułem wstępu, chciałbym wytłumaczyć właśnie, że nie ilość chipu, nie ilość rdzeni na układzie, nie częstotliwość zegara, tylko te rzeczy tutaj staramy się integrować i szukać po prostu wzrostu wydajności, bo o to chodzi tak naprawdę.
Ja sobie obiecałem, że nie będę dzisiaj pokazywał roadmapy, bo to jest stosunkowo nudna sprawa i rzeczywiście roadmapy nie pokażę. Chciałbym tylko taki rzut oka pokazać Państwu na nasze portfolio procesorów z rodziny Data Center. Trzonem, oczywiście częścią najważniejszą tej oferty, to są procesory z rodziny Intel Xeon E3, E5, E7, o których koledzy z ATM-u już wcześniej dzisiaj wspominali. W szczególności do tych zastosowań, o których rozmawiamy dzisiaj, czyli cloud szeroko rozumiany, hosting, tego typu rzeczy, to najczęściej bazuje na procesorach z rodziny E5, czyli dwusoketowe, dwuprocesorowe rozwiązania. I tutaj mamy nowy produkt, który został ogłoszony całkiem niedawno, bo 31 marca, Xeon E5 V4, możemy umownie powiedzieć czwarta generacja. Za chwilę powiem, co to w sobie ma. I to będzie jeden procesor, o którym bardzo krótko za chwilę będę mówił, bo nie chciałbym przynudzać opowiadań o procesorze. Podobno wyzwaniem jest mówić w ciekawy sposób o procesorach. Ja tego nie jestem pewien, czy opanowałem tę sztukę. I drugi procesor, który też znajduje coraz więcej zastosowań w tego typu rzeczach, o których wspomniałem, to jest Xeon D. To już jest z kolei rozwiązanie jednosoketowe, jednoprocesorowe. Ciekawostką jest, że jest to rozwiązanie typu SoC, czyli System on Chip, taki procesor wszystko mający w sobie. Za chwilę powiem więcej, co to oznacza. I tak naprawdę tylko o tych dwóch procesorach chciałbym dzisiaj powiedzieć. Tytułem takiej jak ciekawostki jeszcze powiem, że Xeon E7 doczeka się też nowszej generacji, to będzie E7 V4 i ta premiera będzie miała miejsce już za kilka dni, bo 6 czerwca. To jest rozwiązanie dużo bardziej skalowalne, to się skaluje do 8 procesorów w jednym serwerze i do 12 terabajtów RAMu w jednej maszynie. I w zasadzie o tych dwóch procesorach tylko będę mówił, jeżeli chodzi o procesory. Później przejdę do dysków naszych SSD i na koniec powiem jeszcze troszeczkę o naszym zaangażowaniu w OpenStacka. Czyli ten procesor, o którym powiedziałem przed chwilą, nowość, 31 marca była premiera, E5-2600 V4. No, rzeczywiście przyrosła ilość rdzeni, bo przeskoczyliśmy z 18 rdzeni na 22 rdzeni, więc ten przyrost jednak jest tutaj, chociaż jakby, powtórzę, to nie jest jakby czynnik najważniejszy decydujący o przyroście wydajności. I z 45 MB cache'u trzeciego poziomu wskoczyliśmy na 55, czyli tutaj też jest pewien przyrost. Średnia ważona przyrostu wydajności mierzona w najbardziej popularnych benchmarkach branżowych, takich jak SpecIn czy SpecFP, wynosi, powiadam, średnia ważona, 18% licząc do poprzedniej generacji. Przy czym porównanie do poprzedniej generacji nie zawsze mają sens, mało który klient wymienia sobie co roku serwery na nowe. Oczywiście w sytuacji takiej, jak jest ATM, to może mieć miejsce i zapewne ma, ale dla innych klientów, nazwijmy to, to nie jest zjawisko bardzo popularne, że co roku sobie wymieniamy serwery na nowe. Ten sam poziom poboru energii został zachowany, a więc tak zwana efektywność energetyczna wzrosła. Mamy większą wydajność przy tym samym poziomie poboru energii. To jest rozwiązanie, jeszcze raz powtórzę, skalujące się do dwóch procesorów w jednej maszynie i do 1,5 terabajta RAMu w jednym serwerze. Proces technologiczny 14 nanometrów, ale to jakby nie jest tutaj najbardziej istotne. Socket compatibility, czyli gniazda procesorów. Procesory są kompatybilne, jeżeli chodzi o gniazdo, w stosunku do poprzedniej generacji, czyli do generacji V3. Wystarczy prosta rzeczywiście wymiana samego procesora plus upgrade BIOS-u i mamy nowszą generację procesorów w naszej maszynie. Ja wspomniałem, że staramy się integrować w Krzemie dużo nowych rzeczy, dużo nowych funkcjonalności, dużo nowych technologii. To rzeczywiście robimy. I tych nowych technologii, nowych rzeczy w tym procesorze jest, jak Państwo widzicie, w różnych obszarach cały szereg. Ja nie będę oczywiście mówił o wszystkich z nich, bo stracilibyśmy pewnie godzinę, żeby opowiedzieć, co każde z nich oznacza, ale podam tylko kilka przykładów takich fajnych rzeczy, które moim zdaniem ciekawe, które się pojawiły w tej nowej technologii, w nowej generacji procesorów. Zrobiliśmy coś, co polega, to się nazywa memory, cache monitoring technology i cache allocation technology. Tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że za pomocą odwołań do konkretnych instrukcji hypervisor, czy też system operacyjny jest w stanie monitorować, w jaki sposób używany jest cache trzeciego poziomu na procesorze. A cache trzeciego poziomu jest jednym z najbardziej istotnych elementów, czynników decydujących o wydajności samego procesora i jest też zasobem najbardziej podatnym na tak zwane nieograniczone pochłanianie przez źle napisany kod. Umówmy się, że znaczna część aplikacji dostępnych na rynku jest napisana w sposób nieoptymalny, żeby nie powiedzieć niechlujny, czyli bardzo w sposób niewłaściwy gospodaruje zasobami komputera, serwera. Na przykład, gdy przychodzi aplikacja, przychodzi maszyna wirtualna, aplikacja, jakiś wątek i mówi do procesora, daj mi dużo cache'u L3. To do tej pory było tak, że procesor mówi, masz, proszę, bierz ile chcesz. Jeżeli taki kod był napisany niewłaściwie, czy też niechlujnie, to potrafił zutylizować nam cały cache L3, tak że nie zostawało już go dla innych
być może bardzo ważnych dla nas aplikacji. I to był właśnie powód, dla którego tę technologię związaną z monitorowaniem zajętości cache'u trzeciego poziomu zaimplementowaliśmy w procesorze. A to w zasadzie zrobiliśmy już generację wcześniej, teraz poszliśmy o krok dalej, bo teraz poszliśmy w tym kierunku, aby nie tylko monitorować zajętość cache'u trzeciego poziomu, ale sterować jego przydzielaniem, czyli żeby powiedzieć to w miarę prosty sposób, nie wchodząc w detale techniczne, definiować pewne progi dla konkretnych aplikacji, maszyn wirtualnych, wątków i też dla procesorów, że na przykład przychodzi maszyna wirtualna bądź wątek aplikacji, mówi daj mi dużo cache'u, a procesor odpowiada mu, proszę bardzo, tu masz swój cache, ale mam nałożony próg, że nie mogę dać ci więcej niż 25 lub na przykład 50% cache'u trzeciego poziomu. Po prostu więcej ode mnie nie dostaniesz, bo muszę zostawić dla innych. I na tym to polega. Sam monitoring na co nam pozwalał? Monitoring pozwalał nam jedynie na to, że jeżeli zauważyliśmy zjawisko, że cache jest wykorzystywany niewłaściwie przez jakąś maszynę wirtualną, to mogliśmy na tej podstawie podjąć jakieś akcje, jakieś działania, czyli wyrzucić, w cudzysłowie, wyrzucić tę maszynę wirtualną na inny serwer, być może mniej dla nas ważny, a tutaj zwolnić cache na potrzeby innych maszyn wirtualnych bądź innych aplikacji. A teraz, gdy mamy możliwość sterowania przedziałem cache'u, to jest to już zdecydowany krok naprzód. I to jest jedna sprawa. To samo udało nam się zaimplementować na razie na poziomie tylko monitorowania, dla pasma przepustowości, pasma dostępu do pamięci operacyjnej, do pamięci RAM. To jest też jeden z elementów bardzo wrażliwych, decydujących o wydajności całego systemu, całego serwera i też potrafi być wykorzystywany w sposób bardzo, bardzo niewłaściwy, żeby nie powiedzieć nie, no nieoptymalny po prostu. I tutaj jesteśmy na poziomie monitorowania. Możemy sprawdzać, jak to pasmo dostępu do RAMu jest wykorzystywane, na tej podstawie podejmować odpowiednie akcje, działania. Być może, nie jest to oficjalna wiadomość, ale być może w kolejnych generacjach procesorów uda nam się również tutaj opracować technologię sterowania przedziałem dostępu do pamięci RAM. To był drugi przykład. Trzeci przykład TSX, Transaction Synchronization Extension, mniejsza o nazwę, to jest tylko nazwa. O co chodzi? Tak naprawdę jest to sprzętowo, to jest pamięć transakcyjna zaimplementowana sprzętowo i znowu, żeby nie wchodzić w detale techniczne, tylko powiedzieć bardzo prosto o co chodzi, to rozwiązuje pewien problem programistyczny, gdy celem programisty jest to, aby maksymalnie dużo operacji, zadań wykonać równolegle. Nie sekwencyjnie po kolei, tylko równolegle, nie ryzykując przy tym takiej sytuacji, że nastąpi utrata danych poprzez konflikt zapisu danych, gdy dwa wątki będą próbowały pisać w tym samym czasie do tego samego obszaru pamięci. To zostało rozwiązane na poziomie sprzętu. To oczywiście wcześniej na rynku istniały rozwiązania, czy to software'owe, czy również hardware'owe, bo kiedyś dawno, dawno temu IBM w komputerze BlueJean już to zaimplementował, czy też Oracle Spark miał to już jakiś czas temu. My to zrobiliśmy bardziej efektywnie i oczywiście taniej, w sposób oczywiście nie gorszy od podanych przeze mnie przykładów. Jest to realizowane, jeszcze raz powtórzę, przez sprzęt. Przyrost wydajności dzięki temu, który uzyskujemy, zależy od aplikacji tak naprawdę, w jakich aplikacjach, ale minimalny przyrost wydajności, który nam się udało zmierzyć przy wykorzystaniu tego TSX-a, to jest 33%. Maksymalny, jaki udało nam się pomierzyć, to jest 600% przyrostu wydajności i tak akurat miało miejsce w przypadku aplikacji SAP HANA. Może jeszcze ostatni przykład takich fajnych nowych rzeczy, które nam się udało zaimplementować w procesorze, bo to ma też niebagatelny wpływ na wydajność. Zachowanie poszczególnych rdzeni, jeżeli chodzi o częstotliwość taktowania tych rdzeni przy różnego typu zadaniach. Do tej pory było tak, że, albo inaczej, bardziej generalna zasada jest taka, że operacje istotnie mocno zmiennoprzecinkowe, bardzo mocno wykorzystujące taką technologię, która nazywa się AVX. Nie wchodźmy w co to jest ten AVX. To jest jakieś tam wsparcie sprzętowe dla operacji zmiennoprzecinkowych. Takie operacje, tego typu zadania bardzo mocno obciążają i grzeją procesor. Wytwarza się przy tym dużo, dużo ciepła. I do tej pory było tak, że inna częstotliwość, procesor stosował inną częstotliwość dla tych silnie zmiennoprzecinkowych operacji, a inną dla pozostałych. Przy czym, gdy pojawiło się na procesorze zadanie takie zmiennoprzecinkowe, to automatycznie częstotliwość wszystkich rdzeni była ścinana w dół do jakiegoś niższego poziomu, co oczywiście obniżało wydajność całego procesora. A teraz udało nam się to zaimplementować na zasadzie per core, czyli jeżeli jakiś wątek aplikacji chce wykonywać operacje mocno zmiennoprzecinkowe, to tylko częstotliwość tego jednego rdzenia jest obniżana, aby zachować oczywiście odpowiedni poziom poboru energii i wydajności i emisji ciepła. Wydajność tylko tego jednego rdzenia, częstotliwość taktowania jest obniżana, a pozostałe, które wykonują innego typu zadania, pracują na swojej nominalnej częstotliwości, bądź nawet na wyższej, czyli turbo. I to tyle przykładów takich nowych rzeczy, które w tym procesorze udało nam się zaimplementować.
mówię, nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkich, bo nie mamy aż tyle czasu, dlatego pozwolę sobie przejść dalej. I to jest akurat ten drugi procesor, o którym wspomniałem wcześniej, Xeon D. To jest produkt, który został ogłoszony przez Intela w ubiegłym roku. Coraz więcej urządzeń na rynku jest dostępnych, opartych na tym procesorze. Jeszcze raz powtórzę, to jest rozwiązanie typu SoC, czyli System on Chip. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie tego produktu pod względem wydajności i pewnej efektywności energetycznej, to on gdzieś się plasuje pomiędzy starszym rozwiązaniem nieco, też System on Chip, czyli Atomem, naszym procesorem Atom, i pomiędzy wspomnianymi przeze mnie wcześniej Xeonami. To jest taki złoty środek, przy czym powtarzam, to się wiąże z pewnymi ograniczeniami. Dlaczego? System on chip, tak powiedziałem wcześniej, oznacza, że to jest w cudzysłowie procesor wszystko mający. On ma na sobie zintegrowany, proszę zauważyć, linki PCI Express generacji drugiej, generacji trzeciej, porty SATA, porty USB 3.0, USB 2.0, dwa kontrolery Ethernet 10 gigabitów zintegrowane już w układzie procesora, czyli w zasadzie kontroler pamięci oczywiście, dwukanałowy, obsługujący do 128 giga RAM-u, w samym procesorze do 16 rdzeni. Czyli tak naprawdę mamy w jednym układzie zintegrowany cały system, wystarczy go osadzić na jakiejś płycie głównej, wyprowadzić odpowiednie konektory na zewnątrz obudowy i tyle. To ma oczywiście niebagatelny wpływ na koszt tworzenia, na koszt produkcji serwera, urządzenia opartego na tym procesorze. Właśnie chodzi o tą efektywność kosztową, czyli ten stosunek ceny do wydajności jest tutaj troszeczkę lepszy niż w przypadku serwerów opartych na procesorach Xeon E5 chociażby. Dobrze. Jakie jest zastosowanie dla tego procesora? Jak powiedziałem, rozwiązanie jednoprocesorowe. Tutaj zielonym kolorem, nie wiem, czy to jest z daleka widoczne, zaznaczyliśmy w różnych obszarach te zadania, te zastosowania, gdzie ten procesor się odnajduje najlepiej. I chociażby, może tutaj będzie to najbardziej interesujący przykład, w public cloudzie, do serwowania kontentu dynamicznego, do dedykowanego hostingu, jak najbardziej, tam jest 16 rdzeni, do cachingu. Tutaj ten procesor znajduje swoje zastosowania i takie rzeczy na rynku już się w tej chwili znajdują. W zakresie storage'u czy sieciówki również, jak najbardziej, do appliance'ów storage'owych, troszeczkę większych rozwiązań storage'owych, jak najbardziej. W przypadku sieciówki, routery brzegowe, firewall'e, IPS-y, tego typu systemy jak najbardziej mogą być oparte na tymże procesorze. I proszę śledzić produkty, które są dostępne w rozwiązaniach poszczególnych producentów. Nie będę ich teraz wymieniał. Całkiem sporo urządzeń opartych na tym procesorze już znajduje się i jest możliwych do nabycia, do używania. Tyle o samych procesorach. Teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o naszej ofercie, o naszym nowym produkcie związanym z dyskami SSD, z pamięcią masową generalnie, bo tutaj moim zdaniem wydarza się w tej chwili, albo za chwilę się wydarza, bo już się wydarza, dużo większa rewolucja niż ma to miejsce w procesorach. W procesorach jest ten stabilny przyrost wydajności, który powiedziałem wcześniej, wynosi powiedzmy 18, 20 kilka procent przyrostu generacja do generacji, natomiast tutaj to, co się w tej chwili dzieje w storage'u, jest prawdziwą rewolucją. Tutaj przyrosty pojemności, wydajności są o wiele większe. Ale zanim przejdę do tego, jakie to są produkty, co takiego fajnego ogłosiliśmy i co za chwilę się pojawi na rynku, nakreślę krótko, gdzie tkwi problem. Nie jest tajemnicą, jakiego poziomu opóźnienia w dostępie do danych wprowadzają poszczególne warstwy systemu. Poprzez cache, pamięć RAM, dyski, nawet szybkie dyski SSD, aż do tradycyjnych mechanicznych dysków talerzowych. Każda z tych warstw kolejnych wprowadza kolejne swoje, dodaje do tego słupka kolejne opóźnienia. A tymczasem procesor w tej chwili dysponuje już tak potężną mocą obliczeniową, że wąskim gardłem stały się właśnie dyski, cały podsystem I.O. Krótko mówiąc, procesor nudzi się, czekając na dane. Tak naprawdę zadaniem w tej chwili głównym jest to, żeby jak najszybciej dostarczyć do procesora te dane, aby one mogły zostać przetworzone. I nawet najszybsze w tej chwili dyski SSD nie dają z tym rady. Proszę zauważyć, jaki jest przeskok w tym miejscu, jeżeli chodzi o opóźnienie. Pamięć RAM, niech to będzie nawet DDR4, DDR3, DDR4, wprowadza opóźnienia na poziomie 100 nanosekund. Jaki jest skok tutaj o 3 rzędy do nawet najszybszych dostępnych obecnie dysków SSD, które wprowadzają opóźnienie rzędu 25 do 100 mikrosekund, a więc jakby tu jest przepaść, naszym zdaniem. Zdaniem Intela, moim zdaniem również, i tę przepaść należałoby zapewnić jakimś produktem, który zniweluje te opóźnienia, będzie gdzieś po środku. Oczywiście nie chodzi tylko o opóźnienia. Tutaj w grę wchodzą oczywiście jeszcze różne inne rzeczy. Pamięć RAM z natury rzeczy jest pamięcią ulotną. Po wyłączeniu zasilania dane z niej znikają.
jest stosunkowo szybkim, ale też drogim nośnikiem i pojemności pamięci RAM być może nawet dzisiaj wydają nam się imponujące, gdzie mamy kości 64, 128 giga, a w jednym serwerze możemy sobie obsadzić nawet do 12 terabajtów RAMu. To się nam wydaje imponujące, ale to nadal jest pewna bariera, pewna granica, której w tej chwili nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Z drugiej strony są dyski, pamięć typu NAND, czyli ta używana do produkcji dysków SSD. Ona oczywiście jest tańsza, per pojemność jest tańsza od pamięci RAM. Jest oczywiście dużo wolniejsza ta pamięć od pamięci RAM, ale jest nieulotna. Czyli tutaj jakby jest też różnica i pewna przepaść, nie tylko chodzi o opóźnienia, ale też o te rzeczy. I należało znaleźć taką technologię, która wpisze się w ten nasz złoty środek. Intel taką technologię opracował razem z firmą Micron. Pracowaliśmy nad zarówno pamięcią typu 3D NAND, ale jakby to nie jest ten produkt, który w tej chwili mam na myśli. Ogłosiliśmy też drugi produkt, 3D Crosspoint. My to nazywamy, to się czyta 3D Crosspoint, tak nas przynajmniej uczy korporacja. Ja się tej nazwy będę trzymał, więc nie będę czytał 3D Xpoint, tylko będę czytał 3D Crosspoint. Co to jest ten 3D Crosspoint? To jest pamięć, którą opracowaliśmy z Micronem od podstaw. Odeszliśmy od pamięci typu NAND. Powtórzę, to nie jest pamięć typu NAND. I czasami niektórzy ludzie ją mylą, że twierdzą, że to jest 3D NAND. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. To nie jest 3D NAND, to w ogóle nie jest pamięć typu NAND. Całkowicie inny rodzaj pamięci. Ja nie będę wchodził w tej chwili w detale techniczne, jak to wszystko działa, ale chciałbym powiedzieć, co za pomocą tej pamięci, co nam da, że taki produkt ogłosiliśmy, jakie są chociaż z grubsza jego parametry, jeżeli chodzi o rzędy wielkości. To są pewne umowne liczby, trochę marketingowe, ale jednak oddają pewien obraz skali. Ta pamięć 3D Crosspoint, którą opracowaliśmy, jest mniej więcej 1000 razy szybsza od tradycyjnego NAND-u, nawet od 3D NAND-u. 1000 razy bardziej trwała. W tej chwili nasze dyski SSD, które my oferujemy, mają trwałość określoną takimi parametrami jak DWPD, czyli Drive Writes Per Day. Krótko mówiąc, w tej chwili nasze najlepsze dyski, które mamy w ofercie, oferują możliwość 10-krotnego nadpisania całej swojej pojemności każdego dnia. I przy takim parametrze, takim obciążeniu zapisami, bo to zapisy najbardziej zużywają dyski SSD, a nie odczyty, przy takim obciążeniu zapisami dajemy na te dyski 5 lat gwarancji. To jest całkiem niezły wynik. Powiadam, 3D Crosspoint będzie 1000 razy bardziej trwały. Proszę sobie wyobrazić, jaka będzie trwałość tych dysków i oczywiście możliwość upakowania danych na określonej powierzchni 10 razy większa niż w przypadku pamięci typu NAND. Czyli ten nasz 3D Crosspoint właśnie wpisuje się w ten złoty środek, jeżeli chodzi o opóźnienia i rozmiar danych pomiędzy pamięć RAM, a najszybsze obecnie dyski SSD, nawet te oparte na magistrali PCI Express. No dobrze, opracowaliśmy pewien nośnik, pewną technologię, na której będziemy zapisywać te dane. Trzeba było pójść o krok dalej, trzeba było coś z tym zrobić, wyprodukować jakieś konkretne rzeczy oparte na tym 3D Crosspoincie. I tutaj znowu opracowaliśmy taki nowy brand, który sobie nazwaliśmy Intel Optane. To będzie nic, to, co to jest Intel Optane? Znowu, żeby powiedzieć to bardzo prosto. To będzie nic innego jak dyski SSD oparte właśnie na wspomnianym przeze mnie wcześniej 3D Crosspoincie z naszym kontrolerem, softwarem, firmwarem i będą sprzedawane w postaci tego typu form faktorów, czyli będzie to począwszy od M2, takich małych listków o różnej długości, chyba 110-48 mm, o ile dobrze pamiętam. I nie jest niczym nadzwyczajnym, że na takim malutkim kawałku, na takiej płytce M2 możemy pomieścić powyżej 3 terabajtów pamięci masowej. Proszę sobie wyobrazić, na takim kawałeczku płytki. W postaci tradycyjnych 2,5-calowych dysków z interfejsem U2 i w postaci kart montowanych na magistrali PCI Express. Przy czym będzie jeszcze jedno bardzo ciekawe zastosowanie dla tego typu rzeczy. Nie mogę mówić o szczegółach, bo to nie jest w tej chwili do końca jawna rzecz, o której mówimy publicznie, ale powiem mniej więcej, o co chodzi. Planujemy pójść jeszcze w takim kierunku, że w kolejnych generacjach naszych procesorów serwerowych wykorzystamy 3D Crosspointa do produkcji takich DIM-ów, które będą przypominały tradycyjne DIM-y, takie jak dzisiaj wygląda pamięć RAM. Ja nie mogę obiecać, że to będzie 184-pinowy DIM tradycyjny, ale tutaj chcę nawiązać do tego, co powiedziałem na początku. Proszę pamiętać, że kontroler pamięci jest integralną częścią procesora, naszego procesora, czyli biorąc pod uwagę w tej chwili udział Intela w rynku,
i to, że właśnie kontroler jest zintegrowany z procesorem, proszę sobie wyobrazić, mamy pełną możliwość, pełną swobodę definiowania dowolnie specyfikacji tego rozwiązania. Co mogę powiedzieć, to to, że to będzie tak zwany NVDIMM, czyli Non-Volatile DIMM, pamięć nieulotna, montowana na podobnych slotach jak pamięć tradycyjna RAM, o częstotliwości, prędkości działania niewiele niższej od pamięci RAM. To nie będzie rząd wielkości, proszę mi wierzyć, to będzie niewiele niższa prędkość działania, a jednocześnie o wiele szybsze rozwiązanie od najszybszych obecnie dysków SSD, które no w tej chwili, umówmy się, mają odczyt, sekwencyjny odczyt na poziomie mniej więcej, pi razy oko, 2,8 GB na sekundę. To będzie dużo, dużo szybsze rozwiązanie i również nieulotne. Proszę sobie wyobrazić, jak duży przyrost wydajności oczekiwany będzie od tego, zapewne nastąpi to, jakie są możliwe zastosowania. Może to nie jest akurat najlepszy przykład do podania w tym miejscu, ale mimo wszystko ja go podam. Przy obecnych ilościach RAMu, które możemy obsadzić sobie w serwerze, ja powiedziałem wcześniej, że dla dwusokietowego serwera to jest 1,5 terabajta RAMu, dla rozwiązań 4 i 8 sokietowych to jest 6, 12 terabajtów RAMu. Coraz bardziej popularne stają się rozwiązania typu in-memory analytics, czyli no chociażby bazy danych, które działają w trybie in-memory, czyli w pamięci. Każdy z najważniejszych liczących się producentów tego typu rozwiązania ma w swojej ofercie taki produkt. Microsoft ma SQL Server, który potrafi pracować w trybie in-memory. Oracle ma swoją bazę TimesTen. SAP HANA oczywiście jest też takim najbardziej chyba popularnym produktem. Ale przy tej ilości pamięci RAM i przy dużym rozmiarze bazy danych, wyobraźmy sobie, że duża baza danych może mieć kilka terabajtów wielkości. Zaczytanie takiej bazy do pamięci RAM, przy starcie takiej bazy, nawet przy bardzo, bardzo szybkich dyskach SSD obecnie trwa wieki, całe wieki, i to jest czas nieakceptowalnie długi. To proste matematyczne działanie. Ja podałem 2,8 GB odczytu sekwencyjnego. Jeżeli baza ma kilka terabajtów, proste działanie matematyczne, można sobie wyliczyć, ile sekund będzie, czy też minut, ile minut będzie trwało zaczytanie takiej bazy do pamięci. I to może być rozwiązaniem. 3D Crosspoint, te NVDIMMy oparte na 3D Crosspoincie będą tą pamięcią nieulotną, z której zaczytanie do RAMu będzie trwało bardzo, bardzo szybko, albo być może nie będzie w ogóle potrzeby zaczytywania tego do RAMu, bo i tutaj jeszcze jedną rzecz uchylę, rąbka tajemnicy tylko, ten moduł DIMM będzie mógł pracować w kilku trybach, w trzech, ale ja powiem tylko o dwóch, nie będę o trzecim mówił. Będzie widoczny przez system jako rozszerzenie pamięci RAM, w trybie takiej pamięci RAM, będzie widoczny jako kolejna ilość RAMu dołożonego do systemu, to będzie definiowalne w BIOSie. A drugi tryb będzie taki, że to urządzenie będzie widoczne jako dysk SSD w systemie do wyboru, tak lub tak. Czyli zależnie od aplikacji, którą będziemy chcieli posadowić na tym serwerze, mamy taką lub taką możliwość. Bardzo ciekawe rozwiązanie, przyrosty wydajności ogromne. Proszę sobie wyobrazić, jak to będzie i czekać na to, kiedy się to pojawi. O właśnie, podsumowanie, kiedy co się pojawi. Tak wygląda i będzie wyglądała nasza oferta do pamięci masowych, czyli cały czas sprzedajemy i będziemy sprzedawać dyski SSD oparte o tradycyjny NAND, 2D NAND oraz 3D NAND, jak również te dyski SSD Intel Optane oparte na 3D Crosspointie. One się pojawią pod koniec bieżącego roku, będą już do kupienia te dyski SSD oparte na 3D Crosspointie. Natomiast to jest ta ciekawostka, o której przed chwilą opowiadałem. Nie mogę podać dokładnej daty, ja bym nawet ten slajd poprawił. Śmiem twierdzić, że to będzie pierwsza połowa 2018 roku w kolejnej generacji, jednej z kolejnych generacji naszych procesorów serwerowych. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Jest to solidnie umieszczone na roadmapie, plany są bardzo, bardzo konkretne, technologia już jest, także to mogę obiecać, że to się na pewno pojawi. Kwestia tylko kiedy. Prawdopodobnie, jeszcze raz powtórzę, pierwsza połowa roku 2018. Dosłownie dwa słowa o NVMe. Już tutaj wcześniej nasi koledzy powiedzieli też parę słów o NVMe. Wszystkie dyski, które nasze flagowe produkty, o tak się wyrażę, które oferujemy w tej chwili w naszym portfolio, wykorzystują oczywiście interfejs NVMe. Intel był jedną z firm, które brały od podstaw udział w tworzeniu NVMe Express. Działa w ramach NVMe Express Group, czyli mieliśmy wpływ na definiowanie tego standardu. Nasze dyski to wykorzystują. Jak to się przekłada na opóźnienia, bo od tych opóźnień zacząłem swoją historię dotyczącą dysków SSD, więc skoro już mówimy teraz o NVMe, nie będę tłumaczył, co to jest NVMe, bo to nie jest wykład, który ma temu służyć, to zajęłoby zbyt dużo czasu, ale chciałbym tylko powiedzieć, że samo zastosowanie NVMe w porównaniu nawet z dyskami SSD
poprzedniej generacji, które NVMe nie wykorzystywały, pozwala nam ugryźć kolejne 20 mikrosekund z tego słupka opóźnień, które na początku pokazywałem. Ktoś powie, mało. No dobrze, jeżeli mało, to proszę zobaczyć, co się stanie przy 3D crossponcie. Jaki to będzie duży skok. Zbliżamy się praktycznie do zera. Oczywiście zera nigdy nie osiągniemy, ale jesteśmy w tej chwili bardzo blisko zera w porównaniu z dyskami SSD, czy nawet obecnie najszybszymi dyskami SSD, które są w tej chwili, to jest 10-krotny skok, jeżeli chodzi o, o opóźnienia, które wprowadzają poszczególne warstwy. Proszę zauważyć, że całkowicie odpada nam opóźnienie wprowadzane przez kontroler. Niech to będzie SAS-owy HBA czy SAT-owy. Notabene te interfejsy typu SAS czy SATA, one były zaprojektowane do dysków mechanicznych, talerzowych oryginalnie. One były całkowicie nieodpowiednie nawet do dysków SSD starszej generacji. Nie potrafiły wykorzystać pewnego zrównoleglenia transferu danych do dysku oraz wielokolejkowości i długości tych kolejek. Dopiero zaprojektowanie NVMe zaadresowało ten problem, a w 3D crosspointie idziemy jeszcze dalej, jeżeli chodzi o zredukowanie opóźnień. Tyle o naszym storage'u, naszych dyskach SSD. I teraz dosłownie na koniec dwa krótkie slajdy, kilka zdań na temat naszego zaangażowania w OpenStacka. Ja od razu wyjaśniam, że nie jestem wielkim znawcą OpenStacka, nie sposób znać się na wszystkim, dlatego bardzo tylko zajawkowo chciałbym powiedzieć, co Intel ma wspólnego z OpenStackiem. Nasze zaangażowanie w development OpenStacka sięga roku 2011 od release'u Cactus. To się wszystko zaczęło zaledwie od paru modułów, w których rozwoju braliśmy udział. Z roku na rok i z kolejnymi release'ami OpenStacka to nasze zaangażowanie wzrastało. W 2014 roku otrzymaliśmy, przepraszam, 14 otrzymaliśmy status Platinum i oczywiście ilość modułów, w których jesteśmy zaangażowani, wzrosła znacząco. Od tamtego mniej więcej czasu pojawiamy się regularnie w top 10 dla poszczególnych modułów, top 10 deweloperów poszczególnych modułów, czyli firm, które komitują największą ilość poprawek kodów i tak dalej, linii kodu i tak dalej. Jeżeli Państwo śledzicie stronę Stackalytics, to tam te rankingi, nazwijmy to, są na bieżąco uaktualniane. Dla nas jest kilka takich kluczowych modułów, w których rozwoju staramy się brać udział. W ogóle, dlaczego Intel w OpenStacku? Tak naprawdę dla nas OpenStack ma, moim zdaniem OpenStack ma tak długo sens, dopóki bierze w tej grze udział Intel. I to, co powoduje, że staramy się być aktywnym deweloperem OpenStacka. Notabene zespół, który kontrybuje linię kodu do OpenStacka w znacznej swojej części znajduje się w Gdańsku, w naszym dużym sajcie w Gdańsku, gdzie pracuje kilka tysięcy osób, w tym właśnie między innymi team, który zajmuje się OpenStackiem, więc można powiedzieć w sensie narodowym mamy swój wkład w OpenStacka. Dlaczego staramy się brać w tym udział? Ano po to, aby w sposób optymalny, najlepszy z możliwych, pozwolić, aby OpenStack mógł w sposób optymalny, najlepszy z możliwych wykorzystać pewne cechy naszych procesorów, bo oczywiście jeszcze raz powtórzę, nie ilość rdzeni, nie częstotliwość taktowania zegara, tylko te funkcjonalności, o których powiedziałem wcześniej, które są zaimplementowane w Krzemie, aby OpenStack w sposób optymalny potrafił je wykorzystywać. I my się angażujemy w kilku obszarach, w Trust and Compliance, w High Availability, czyli wysokiej dostępności, w managementie, w SDI-u czy w SDN-ie, bardziej szczegółowo. W tych obszarach staramy się angażować i podam może przykład takiego modułu Nova, na przykład Nova, czyli moduł z zakresu compute. Staramy się, po co na przykład bierzemy udział w rozwoju tego modułu? Po to, aby tworzenie maszyn wirtualnych, środowisk pod konkretne aplikacje w OpenStacku potrafiło właśnie wykorzystać te cechy procesora, które on posiada. Na przykład, jeżeli procesor wspiera szyfrowanie sprzętowe, czyli tak zwany algorytm AES zaimplementowany w sprzęcie. Nie każdy procesor to ma, znaczna część ma, ale nie każdy. To OpenStack, czy w szczególności moduł Nova, gdy tworzy taką maszynę wirtualną, powinien być tego świadom. Jeżeli aplikacja zażąda, zgłosi, że będzie potrzebowała szyfrowanie sprzętowe, to moduł odpowiedni musi wiedzieć, które serwery fizyczne, które procesory to mają i na tej podstawie kreować środowisko dla takiej aplikacji. To samo dotyczy innych technologii, AVX-a, o których wcześniej wspomniałem, czyli tego akceleratora operacji zmiennoprzecinkowych na przykład. Tutaj również i tego typu cech, które procesory mają w sobie, jest cały szereg. Chodzi o to, aby OpenStack potrafił rozumieć
rozumieć to, co ma pod sobą, czym zarządza i na podstawie tej świadomości, w cudzysłowie świadomości, którą będzie posiadał, w sposób najbardziej optymalny kreować środowiska. Podam jeszcze drugi przykład, żeby nie wchodzić w zbyt wiele szczegółów. Drugi przykład, który podam, dotyczy czegoś, co my nazywamy platform trust, czyli zbudowanie poziomu zaufania dla platformy sprzętowej. Jest taka technologia Intela, również zaimplementowana w Krzemie, która nazywa się TXT, Trusted Execution Technology. Ta technologia ma kilka zastosowań, ale powiem o dwóch. Pozwala ona mierzyć za pomocą odpowiednich mechanizmów, sum kontrolnych, czy platforma sprzętowa jest wiarygodna, czy nie została naruszona integralność poprzez jakieś złośliwe działania hakera, kogoś innego, nie został podmieniony firmware na przykład na poziomie sprzętu, czyli przy starcie serwera, zanim jeszcze zacznie się butować hypervisor czy system operacyjny, poziom zaufania platformy sprzętowej jest mierzony przez odpowiednie mechanizmy i dopiero na tej podstawie hypervisor podejmuje decyzję, jeżeli dostanie zgłoszone tak, wszystko jest OK, to wtedy dopiero uruchamia środowisko wirtualne na tej maszynie. Jeżeli zostanie wykryta jakaś ingerencja w firmware, w cokolwiek, to decyzja może być taka, że platforma jest niezaufana i na tym serwerze fizycznym nic nie zostanie uruchomione. To jest jedno zastosowanie. Drugie, o którym jeszcze powiem, to jest tak zwany geotagging i to jest bardzo ważne w data center. Przy hostingu również może mieć to zastosowanie. Geotagging to jest nic innego jak umożliwienie platformie sprzętowej zgłaszania się z odpowiednim tagiem związanym z jego lokalizacją geograficzną. Jest cały szereg uregulowań prawnych, które mogą decydować o tym, że dane wrażliwe w instytucji, w szczególności na przykład instytucji państwowych, mogą być uruchamiane, używane, przetwarzane tylko i wyłącznie w określonych geolokalizacjach, na przykład w ramach Unii Europejskiej tylko, a już w Azji czy w Stanach Zjednoczonych na przykład nie mogą być. Proszę sobie wyobrazić duże rozległe data center, które mają swoje sajty na wielu kontynentach, to wtedy może mieć znaczenie. Tego typu klienci, którzy mają tego typu wrażliwe dane, chcą wiedzieć i mieć pewność, że ich dane znajdują się i są przetwarzane tylko i wyłącznie w danej konkretnej lokalizacji geograficznej. I tutaj również procesory mają taką możliwość, nasze platformy sprzętowe, że zgłaszają się z odpowiednim geotagiem i na tej bazie hypervisor czy OS wystartuje bądź nie wystartuje, aplikacja wystartuje lub nie. I staramy się, aby te wszystkie rzeczy znalazły się w OpenStacku, żeby OpenStack potrafił to obsłużyć. Oczywiście są dodatkowe obszary związane z bezpieczeństwem, z SDN-em, projekt Open vSwitch i tak dalej, i tak dalej. Tych modułów, jak na poprzednim slajdzie Państwo widzieli, jest bardzo, bardzo dużo i nie sposób opowiedzieć wszystkie. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, jak wygląda nasz wkład do OpenStacka, to zachęcam do kontaktu ze mną. Jak powiedziałem, nie jestem ekspertem w OpenStacku, ale z chęcią przekieruję do wspomnianego wcześniej przeze mnie zespołu naszego w Gdańsku, gdzie odpowiedzą prawdopodobnie na wszystkie możliwe pytania, nawet te najbardziej trudne. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.